kulinarna pasja z zamiłowaniem do muzyki. Appassionata. Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. Karol Kajda jest pierwszym wzmocnieniem ruchu Radzionków przed sezonem 2017-2018. Do Radzionkowa trafia zawodnik, który w ciągu ostatnich 3 lat w barwach Orła Miedary strzelił ponad 100 bramek i był zdecydowanie wyróżniającą się postacią w katowickiej okręgówce. W ostatnim czasie, zresztą przez ostatnie 3 sezony, miał świetne statystyki w okręgówce. Jest już doświadczonym, ogranym zawodnikiem. Naprawdę dzisiaj, tak to trener powiedział, Karol się nie zatrzymuje, jest w takim gazie, jest w takiej formie strzeleckiej. Nawet w tym sezonie 25 meczy, 20, tam chyba 2 bramki, 16 asyst. No to są na pewno liczby, które nawet w okręgówce muszą robić wrażenie. No, bo nawet nie tylko bramki, ale widać po liczbie goli, w których bierze udział. Czyli asysty też mimo wszystko mają znaczenie. No i też pod względem charakteru, tu na pewno bardzo mocne rekomendacje trenera Rakoczego i Dziewulskiego wpłynęły na to, że uważałem, że jest to osoba, która będzie im potrzebna nie tylko na boisku, ale też w szatni. Gwiazdą może nie jestem, ale chcę pomóc drużynie awansować do następnego, w następnym sezonie do 3. ligi. Wiadomo, że jest też potencjalnych kilku mocnych rywali, ale no myślę, że damy radę. Gdybyśmy też nie mieli jakichś tam ambitnych celów, no to też nie bralibyśmy tego typu zawodnika czy tego kalibru, bo uważam, że na tą ligę to na pewno powinno być bardzo duże wzmocnienie. Kajda grał już kiedyś w barwach Ruchu. Na Narutowicza trafił z walki Makoszowy, a 6 golami zdobytymi w sezonie 2007-2008 walnie przyczynił się do awansu Cidrów na szczebel 2. ligi. 2 sezony spędziłem tutaj. Z 10 lat temu jak przychodziłem, to też byliśmy w 4. lidze. No i odchodziłem po awansie już do 2. ligi. Kajda podpisał przy Narutowicza roczny kontrakt z opcją jego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. To pierwszy nowy zawodnik sprowadzony do Ruchu tego lata, jak przekonuje prezes Marcin Wąsiak, nie ostatni, choć wiosną drużyna trenera Kamila Rakoczego udowodniła, że rewolucja w składzie nie będzie potrzebna. Nawet przeglądając gdzieś tam statystyki z tej rundy, na pewno poprawiliśmy tą grę na wyjazdach. Były jeszcze jakieś tam zawahania formy, ale one przede wszystkim się 3 rzeczy na to złożyły. Gdzieś tam w pewnym momencie kontuzje i kartki, a ta 3. rzecz to uważam, że dopasowanie się do jakiejś tam filozofii trenera, że to nie jest kwestia tygodnia, 2 miesiąca, z czasem to jest kwestia pół roku. I dlatego też myślę, że dopiero teraz będziemy w następnym sezonie zbierać gdzieś tam owoce pracy trenera Rakoczego i poprzez dołożenie tylko kilku cegiełek, mocnych ogniw powinniśmy tą kadrę wzmocnić i ograć, a nie teraz zrobić tutaj jakąś wielką rewolucję.